Boże, moi drodzy, dzisiaj się chciałem podzielić takim tematem związanym z dobrym człowiekiem. Czasami jak słyszę, że dobry człowiek, to zadaję sobie takie pytanie, czy ten dobry człowiek wejdzie do nieba, czy on po prostu wejdzie i dostanie się do Królestwa Niebieskiego, czy wystarczy być dobrym człowiekiem, aby być zbawionym, szczególnie gdy się jest ochrzczonym, gdy przyjął się chrzest w Kościele katolickim świętym. Ale i ogólnie, czy można wejść do nieba bez Jezusa? Może tutaj, czytając kilka fragmentów, to wyjaśnię. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo Bóg umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby Go sądził, lecz aby Go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi, a ten, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sądność polega na tym, że na świecie pojawiła się światłość. Ludzie bardziej umywali ciemności niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie gnie do niej, aby jego czyny stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne i oddane Bogu. Czasami jest tak, że spotykam człowieka i na przykład ktoś mi mówi, że osoba jest dobra. Czyli mogę powiedzieć, że po ludzku często te osoby, które spotykam, są dobre po ludzku. Ale czy one są dobre w sensie takim względem Pana Boga? Na przykład są osoby, które są dobre, żyją, na przykład pomagają innym, ale na przykład żyją w cudzołóstwie, żyją w nierządzie, żyją w jakimś grzechu ciężkim i w jakiś sposób poprzez to wyrzekają się przynależności do Pana Boga, wyrzekają się iścia i przyjmowania Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, tego, który ich zbawia, który ich ratuje, który ten grzech, który oddziela nas od Boga, bierze na siebie. Ja też kiedyś, ja pamiętam, jak byłem na początku swojego też nawrócenia, kiedy doświadczyłem miłości Pana Boga na pierwszym roku studiów i potem, kiedy popełniłem jakiś grzech ciężki, na przykład trwając w grzechu masturbacji, to na okres wielkiego postu na przykład robiłem odwyk od tego i tego nie robiłem. Uważam, że wszystko jest ze mną w porządku. A tak nie było tak naprawdę. Przez, może oprócz tego okresu postu, trwałem w grzechach śmiertelnych. Trwałem w czymś, co prowadziłoby mnie do potępienia. Czymś, czego nie oddawałem po prostu Jezusowi jako człowiek. To by mógł mnie po prostu zgubić. I dzisiaj też mam po prostu taką styczność, że spotykam ludzi i ktoś mi powie, że na nas ona jest dobra. I ważne jest tutaj po prostu zadanie pytanie, czy dana osoba ta żyje życiem świętym, bo święty Jan chce, każdy z nas jest powołany do życia świętości, naśladowania Jezusa, który jest święty świętych, czy nieskończenie, bo jest to Pan Bóg. Bóg, a jak Jan pisze, że każdy trwa w grzechu, jest dzieckiem diabła, więc jeśli ja trwam w grzechu nierządu, cudzołóstwa, pornografii, czy czegoś, co powoduje, że popełniam grzech śmiertelny, to staję się i się z tego nie nawracam się, i się nie chcę z tego podnieść, to staję się dzieckiem diabła, że w taki sposób wypieram się tego, że jestem dzieckiem Boga. A Bóg, jak ty poprzez ten fragment mówi, że On nie chce mnie potępić, nie chce potępić drugiego człowieka, ale daje Jezusa, żeby mnie i drugiego człowieka zbawił. W kolejnym fragmencie mamy dalej to kontynuowane. Wolą zaś tego, który mnie posłał, jest to, aby z powierzonych mi ludzi nie tylko, tylko go nie stracił, lecz wyzłodził ich do życia. W dniu ostatecznym, taka jest bowiem wola mego Ojca, by każdy, kto widzi Syna, wierzył w Niego i miał życie wieczne. Oraz by Go wskrzesił w dniu ostatecznym. Jezus tutaj w uczcie eucharystycznym mówi, że On pragnie zbawić i że każdy, kto przyjmuje Jego ciało i pije Jego krew, ma życie wieczne. Dalej to też, dalej to komentuje dalej. Ja jestem chlebem życia. Wasi przodki jedli na pustyni manę, ale pomarli. Ja natomiast jestem chleb, który wstępuje z nieba, by każdy, kto spożyje, nie zaznał śmierci. Ja jestem chlebem żywym, który wstąpił z nieba. Kto będzie spożywał
Ten chleb będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jezus tutaj po prostu mówi wprost, że żebyśmy mogli żyć, to potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy być w komunii, potrzebujemy trwać w Nim. A trwamy w Nim wtedy, kiedy przyjmujemy Go w Eucharystii, kiedy przyjmujemy sakramenty i kiedy jesteśmy w łasce uświęcającej, czyli kiedy nie żyjemy w takim grzechu ciężkim, czyli po prostu nie popełniamy czegoś przeciwko dekalogowi. Jeśli w dekalogu jest grzech aborcji, nie zabijaj, ja to czynię, to popełniam grzech śmiertelny i wtedy trudno jest mi odpowiedzieć, żebym był dzieckiem Boga. Raczej jestem dzieckiem diabła, bo tak jak Jezus dalej inny mówi, że diabeł jest zabójcą. Że diabeł jest kłamcą, jest zabójcą. Więc jeśli człowiek popełnia po prostu grzech śmiertelny i zabija kogoś, to trudno mu odpowiedzieć, że ma Boga za Ojca, który jest życiem. Jezus oświadczył jej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. To wierzy we mnie, nawet jeśli by umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Marta odrzekła: tak, Panie, wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat. To jest ważne, warto zadać pytanie sobie, czy my wierzymy, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Synem Bożym, że Jezus jest zmartwychwstaniem. Czy w Jezusie jest zmartwychwstanie? Czy ja po prostu w to wierzę? Czy ja po prostu uważam, że w Buddzie, w Mahomecie jest niebo? Czy ja sam mogę siebie zbawić? Czy ja sam mogę dojść do nieba? Czy ja sam jestem w stanie trafić do nieba bez pomocy Jezusa? Znaczy, powiem tak, jeśli chodzi o inne religie, to dana osoba, jeśli żyje, prowadzi życie takie, które jest zgodne z jego sumieniem i to sumienie jest w miarę dobrze ukształtowane, to ta osoba będzie zbawiona w Jezusie Chrystusie, mimo że Jezusa nie poznała. Ale my tutaj żyjący w Europie i znając Jezusa, często się Go wyrzekamy. Dzisiaj jest bardzo dużo apostazji, wyparcia się Jezusa przez grzech apostazji. Możliwe, że Kościół nas zgorszył, możliwe, że zgorszyli nas księża czy biskupi przez niewłaściwe życie. Tylko że Kościołem to nie jest tylko biskup, papież, ale ja nim jestem i ty nim jesteś, bo Kościołem jest Chrystus. Chrystus, my jesteśmy mistycznym ciałem Chrystusa, my należymy do Chrystusa, jesteśmy w Jego wszczepieni, albo też nie. I my tym Kościołem jesteśmy. I to jest, papież jest sługą, ksiądz jest sługą, a my jesteśmy częścią tego Kościoła. Jezus mu odpowiedział: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Warto zadać pytanie, czy ja naprawdę wierzę, że Jezus jest jedyną drogą do tego, żeby być zbawionym, żeby być po prostu w niebie. Jest Adwent, więc warto zadać sobie pytanie, czy ja wierzę, że ten mały Jezus, który był postacią historyczną, który urodził się przez Marię, był prawdziwym Bogiem i człowiekiem. Czy ja wierzę, że On przede wszystkim był, że On jest i że On będzie, że On jest alfą i omegą, że ja w to wierzę, że On jest moim Bogiem, czy On jest moim Panem i Zbawicielem, czy ja po prostu wierzę, czy po prostu moim Panem jest mój brzuch, mój telewizor, komputer, telefon, mój przyjaciel, moja dziewczyna, moja żona, moje dziecko. Kto jest moim Bogiem? Kto jest pierwszy w moim życiu? Czy tą pierwszą osobą jest Jezus Chrystus, czy ktoś inny? Ale właśnie to teraz poza prawem ujawniła się Boża sprawiedliwość, o której świadczy prawo i prorocy. Jest to sprawiedliwość Boga osiągana przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Oferowana bez różnicy wszystkim wierzącym. Wszyscy przecież zgrzeszyli i zostali pozbawieni chwały Boga. A usprawiedliwienie dostępuje darmo dzięki Jego łasce przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Bóg uczynił Go ołtarzem przebłagalnym przez wiarę w Jego krwi. Objawił swoją sprawiedliwość, aby odpuścić grzechy. Pochłonął przednio w czasie cierpliwości Bożej, również w obecnym czasie objawia się swoją sprawiedliwość, ponieważ ja jestem sprawiedliwy i usprawiedliwia wszystkich wierzących w Jezusa. Gdzie więc powód do chlubienia się został usunięty przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Bo uważam, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia przez wiarę, a nie przez wypełnienie nakazów prawa.
Czy Bóg jest tylko Bogiem Żydów, czy też jest również Bogiem Pogan? Oczywiście jest również Pogan. Przecież jeśli jest Pan Bóg, to rozpoczyna obrzezania dzięki wierze, a nie obrzezanego ze względu na wiarę. Czy więc przez wiarę zachowamy prawo? Ależ nie, raczej prawo utwierdzamy. Warto mieć po prostu zrozumienie, że jesteśmy zbawieni przez wiarę. Wiarę w Jezusa Chrystusa, że wiarę w Jezusa Chrystusa nas po prostu usprawiedliwia i nas po prostu sprawia. Żydzi to mieli po prostu problem, czy obrzezanie i czy zachowywanie prawa. Samo prawo w sobie nas nie usprawiedliwia, raczej nas po prostu oskarża, a Jezus, wypełniając prawo, nas uwolnił od tego prawa. Daje nam wolność w sobie. Jeśli żyjemy w Nim i trwamy w Nim poprzez Jego Ducha, to będziemy mieli siłę, aby te prawo wypełniać poprzez miłość, którą On nam daje poprzez swojego Ducha. Ono wtedy przestaje być dla nas uciążliwe, ale staje się czymś, co bardziej nas uszlachetnia, co bardziej nas buduje jako osobę. Pamiętam, że kiedy upadłem na samym takie dno i biłem się kamieniami przez grzechy nieczyste, to moim takim po prostu było problemem wrócić do Boga. Nie miałem z tym problem, ale to naprawdę to Jezus się do mnie położył, do mnie przyszedł, do mojego życia i mnie od tego uwolnił. Najpierw mnie uwolnił od masturbacji, uwolnił od tego grzechu i dał mi siłę do tego, żebym tego nie robił, żebym mógł wykonywać i zachowywać te szóste przykazanie, nie cudzołóż. I też, żeby żyć w czystości, pozbawiony pornografii w moim życiu. A tak, byłem tego niewolnikiem, nie potrafiłem bez tego żyć. I byłem tego zakładnikiem, chociaż bardzo tego nienawidziłem, to jednak to czyniłem. Miałem wtedy też jakiś rodzaj dużej pogardy w stosunku do samego siebie, a nie potrafiłem z tego po prostu wyjść. Dopiero kiedy to oddałem Jezusowi, kiedy w Niego prawdziwie uwierzyłem i uwierzyłem w to, że On jest w stanie tego uwolnić, to uwolnienie od tych rzeczy po prostu przyszło. Dokonał to sam Bóg. Więc jeśli jesteś oprócz tego zniewolony, to jest to masturbacja, pornografia, nikotyna, narkotyki, coś, co Ciebie po prostu deformuje Twoje człowieczeństwo, wiesz, że to jest złe, ale sobie z tym nie radzisz, to zaproś to Jezusa, powiedz: Jezu, ja Ci to oddaję, Jezu, Ty mi od tego uwolnij, Jezu, Ty mi pomóż, bo ja jestem bezsilny, jestem niemocny w tym wszystkim, jestem słaby. Tak naprawdę każdy z nas jest słaby, a tylko Jego moc w nas, poprzez życie Jego w nas, może sprawić, że z tych rzeczy wyjdziesz. Co więc mówi słowo jest blisko Ciebie, a na Twoich ustach, w Twoim sercu? Właśnie takie słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, wierzysz w sercu, że Bóg Go wskrzesił z martwych, będziesz zbawiony. Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym. Wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym. Mówi bowiem Pismo, nikt, kto w Niego wierzy, się nie zawiedzie. Jeśli wierzysz w Jezusa, to się nie zawiedziesz. Pamiętam takie sytuacje, kiedy moi znajomi na studiach się zastanawiali, w zasadzie jeden kolega, że ja wierzę w Jezusa. I pamiętam, że na pierwszym roku studiów, kiedy poszłem do kościoła akademickiego, po przyjęciu Jezusa Pana i Zbawiciela, to doświadczyłem na tym krzyżu, że był taki wielki krzyż i doświadczyłem z tego krzyża taki głos w moim sercu, w mojej głowie. Michał, ja to życie na krzyżu oddałem za Ciebie. Wtedy Jezus mi to powiedział, że oddał życie za mnie. Ja Go przyjąłem jako Pana Zbawiciela i On mnie, takiego zabłąkanego buntownika, który był ostro zbuntowany, który nadużywał alkoholu w własnej wolności i zbawił. Zbawił przede wszystkim mnie przede mną samym, bo to nie szatan czy ten świat tak mnie niszczył, tylko ja sam, źle wykorzystując własną wolność. To ja sam siebie degradowałem poprzez to, że źle wykorzystywałem własną wolność. I przede wszystkim też to źle wolność rozumiałem. Rozumiałem jako, tak jak owsiak mówi, rób to, co nie chce ta. A teraz można powiedzieć, mogę to powiedzieć, że piekła nie ma, ale piekło jest. Więc jeśli ja wybierałem jakiś zły wybór, no to ten zły wybór i te konsekwencje tego wyboru wcześniej czy później na mnie spadały. I dzisiaj patrzę na kilku moich kolegów, są po prostu uzależnieni na przykład od alkoholu.
Tak, bo pili alkohol i pili, nadużywali go, i dzisiaj mają problem. Część tych osób, które nadużywało alkoholu, na przykład już nie żyje. Po prostu umarli poprzez nadużywanie tego alkoholu. Więc tak to już po prostu jest. Jeśli ja wybieram źle, wybieram nieustannie źle i się od tego nie odwracam, to w pewnym momencie umrę. Ale czy to świadczy, czy jestem dobrym człowiekiem? No to osoby, które umarły przez ten alkohol, w jakimś obszarze swojej życia były dobre. Czy złe zostały zbawione? Czy dotarły do nieba? Ja tego nie wiem. Jeśli zawołały Jezus, zmiłuj się w tej godzinie, kiedy umierały poprzez nadużycie alkoholu, to myślę, że zostały zbawione. A jeśli tego nie uczyniły, to mogły się po prostu potępić. I każdy z nas może się potępić, szczególnie jeśli odrzuca Jezusa. Jeśli przede wszystkim, jeśli ktoś myśli z nas, że jest dobrym człowiekiem. Ja mam kiedyś takie zdarzenie z moim wujkiem, który mówi, po co ma się spowiadać. Ja mówię, nie wiem, czy ja to powiedziałem, czy nie powiedziałem. A kiedyś Paschal takie fajne zdanie wypowiedział. To jest w jego myślach zapisane, że grzesznik myśli, że jest świętym, a święty myśli, że jest grzesznikiem. I dzisiaj też jest tak, że wielu dzisiaj z nas uważa, że nie ma grzechu, że jest bezgrzeszna, że nie potrzebuje Zbawiciela Emanuela, że nie potrzebuje Jeszua, którego zbawia, tylko uważa, że sam w sobie jest niewinny, nieskalany niczym sam Bóg, czy nasza Mama Maria. A tak nie jest. Tak nie jest. I często już mamy tak, te osoby mają tak zaślepione sumienie, że nawet nie dostrzegają swojego grzechu. Dlatego warto prosić Boga o to, by to sumienie odblokował, bo otworzył nasze oczy na nasz grzech. Ja też myślę, że też jeśli idę do spowiedzi, to proszę Boże, okaż mi mój grzech, bo czasami też mam takie wrażenie, że czasami mogę czegoś nie widzieć. Nie widzieć w to, czym go obrażam, czym trwa mi, co jest moją śmiercią. A warto z tej śmierci po prostu wyjść. A możemy wyjść tylko wtedy, kiedy wpuścimy w to ciemność Jezusa. Kiedy pójdziemy w stronę Boga, a nie w ciemności i złego ducha. Bo jeśli pójdziemy w stronę ciemności i złego ducha, to trafimy do piekła. To przyjmuje całe prawo, a nie przestrzega tylko jednego przykazania, wkracza przeciwko wszystkim. Ten bowiem, kto powiedział, nie dopuści się cudzołóstwa, powiedział także, nie popełnisz morderstwa. Przecież nie cudzołożyłeś, ale zabiłeś kogoś, przekroczyłeś całe prawo. Tak więc mówicie, czyńcie jak ci, którzy będą sądzeni według prawa, we wolności. Ci jednak, którzy nie okazują miłosierdzia, będą sądzeni bez litości. Miłosierdzie góruj nad sądem. Tutaj Święty Jakub pisze taką bardzo ważną rzecz. Jeśli ja popełniam grzech cudzołóstwa i mi się wydaje, że jeśli na przykład się masturbuję, to że mogę być zbawiony, to on pokazuje, że tak jakbym kogoś zabił. Że całe prawo na mnie spada. Jeśli ja popełniam cudzołóstwo, żyję w nierządzie, w czynach homoseksualnych, w lesbijskich. W tym momencie idę drogą śmierci. Jeśli kogoś zabiję, też idę drogą śmierci. A dzisiaj jest promowana eutanazja. Wielu dziś też się targa na swoje życie. Wiadomo, że nigdy nie wiadomo, w jakim stanie osoba, która popełnia samobójstwo, ale też mi się wydaje, że to często wynika z braku Boga w ich życiu, braku sensu. Jeśli ja widzę tego sensu w tym życiu, a cały świat tu się wali, no to łatwo jest mi odebrać swoje życie, bo nie widzę własnej godności. Ale jeśli ja widzę godność w Bogu jako dziecko Boże, to trudno będzie mi się targnąć na swoje życie, bo wiem, że zostało ono odkupione przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Że on tam umarł, podobno bym ja tutaj żył w obfitości, bym żył w błogosławieństwach, ale jeśli ja tych błogosławieństw nie utrzymuję, to dlatego, że żyję w grzechach ciężkich. Każdy w ogóle grzech zamyka nas na jakiś sposób na łaskę, na działanie Pana Boga, na taki leki, ale grzech śmiertelny całkowicie zrywa naszą relację z Bogiem. I wtedy doświadczamy tego, co doświadcza szatan. Szatan doświadcza piekła w piekle, a my doświadczamy piekła na ziemi. Wtedy w naszym sercu w nas jest piekło, a też może działać wtedy z nas demon. Bracia moi, jaki jest pożytek, jeśli ktoś mówi, że wierzy, a nie potwierdza tego czynami? Czy taka wiara może go zbawić? Gdy więc twój brat i lub siostra byli nadze lub głodni, a tyś im powiedział, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i posilcie, lecz nie dałbyś im tego, czego potrzebuje ciało. Jakoż będą mieli z tego korzyść? Tak więc wiara, która nie jest potwierdzona czynami, martwa jest sama w sobie. Może ktoś powie, ty wierzysz, a ja wypełniłem uczynki. Pokaż mi twoją wiarę, która nie jest
potwierdzona uczynkami. A ja ci pokażę moją wierę, za którą idę czynem. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Dobrze czynisz, lecz demony też wierzą, ze strachu drżą. Jeśli ci czynimy dobra, nie naśladujemy naszego Jezusa w czynieniu uczynków miłosierdzia, czyli nie modlimy się za innych, nie służymy innym, nie dzielimy się tym, co mamy, a w zasadzie mamy to od Boga, no to nawet jeśli wierzymy w Jezusa, to droga do nieba może być zamknięta, bo my nie naśladujemy naszego Pana, tak jak Jezus powiedział. Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie, będzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto czyni wolę mego Ojca Niebieskiego. Mego Ojca. I też Jezus w tym fragmencie dalej mówi, że oddzieli kozłów od baranów. Więc możemy robić różnego rodzaju rzeczy, ale jeśli nie zachowujemy Bożych przykazań, nie zachowujemy Bożego prawa, do nieba nie wejdziemy. A co jeszcze najlepsze dzisiaj, że po prostu wielu ludzi obraża Boga, walczy z Bogiem i nic sobie z tym bezpośrednio nie robi. A szatan, zły duch, drży przed Bogiem. On trzyma tych ludzi na smyczy, posługuje się nimi, bo sam Bogu nic nie może zrobić, nawet nie może za nie za bardzo nic powiedzieć, jeśli Pan Bóg mu na to nie wyrazi zgody. Ale posługuje się tymi, którzy do Niego należą. I też przez nich uderza tych, którzy wierzą w Syna Bożego. Którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. I wyznają Go jako Panem i Zbawicielem. Warto się to po prostu tutaj zapytać, czy ja naśladuję swojego Pana. Jeśli wyznajesz Jezusa jako Pana Zbawiciela, ja uznaję, to muszę się zadać sobie tutaj też pytanie, czy ja Go naśladuję w uczynkach miłosierdzia. Czy ja wypełniam te uczynki miłosierdzia względem duszy i ciała? Czy mi zależy na zbawieniu drugiego człowieka? Czy bardziej zależy mi na karierze, na tytule, na tym, aby było mi wygodnie, abym siedział na kanapie, aby był tylko spokój. Nic mi nie obchodzi. Czy też potrafię się narazić, tak jak Jezus, i oddać życie za drugiego człowieka, tak jak On to zrobił na krzyżu, jak tutaj na początku, że został wywyższony jak wąż na pustyni. Czy ja tak potrafię zrobić z własnym życiem, żeby powiedzieć, Jezu, ja za Ciebie jestem w stanie zaryzykować wszystko, by wejść do nieba. Mamy Adwent, warto się po prostu zapytać, czy ja oczekuję przyjścia i powrotu Jezusa i narodzenia Go w sobie poprzez Eucharystię, poprzez święta Bożego Narodzenia. Czy ja do tego po prostu dążę? Czy moje życie dąży do tego, by być w jedności z Bogiem? Czy jest coś albo ktoś, co oddziela mnie, a może nawet ja sam, że oddziela mnie od Boga poprzez moje wybory? Jeśli mamy złe wybory, to trzeba wrócić do Jezusa, jak Jezus powiedział. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Więc życzę Wam tutaj w okresie Adwentu i sobie, abyśmy weszli na tą drogę, którą jest Jezus. Abyśmy szli drogą do nieba. Zostańcie z Bogiem.